Za komplet szkolnych podręczników dla jednego ucznia zapłacimy w tym roku od 300 do 700 zł. Gdy mamy więcej dzieci, tę kwotę trzeba odpowiednio pomnożyć, a przecież nie są to jedyne wydatki. Oczywiście tym najbardziej potrzebującym przysługuje dofinansowanie, ale czy kwota 225 zł rozwiąże ich jesienne problemy finansowe? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi nasi reporterzy. O szczegółach w dalszej części wiadomości. Mamy środę, 28 dzień sierpnia. Magdalena Zioło, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskie. Zaginęła 17-letnia mieszkanka Nysy. Zlot motocyklowy w Nysie. Motofort odwiedziło przeszło 150 maszyn. To nie jest mój pierwszy zlot, także potrafię się przystosować. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nysie prowadzą poszukiwania zaginionej 17-letniej Aleksandry Kifer, która od wczoraj nie powróciła do miejsca zamieszkania. 17-letnia Ola po raz ostatni była widziana wczoraj około godziny 17 w rejonie ulicy Kossaka w jednym z lokali w towarzystwie dorosłego mężczyzny. Do chwili obecnej nie powróciła ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. Aleksandra Kifer ma 17 lat, około 175 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma jasne włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia nieletnia ubrana była w granatowe dżinsy, grafitową bluzę sportową z białymi napisami i czarne sportowe obuwie. Ktokolwiek zna miejsce pobytu lub mógłby podać dane pomocne w ustaleniu, gdzie przebywa Aleksandra Kifer, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Nysie pod czynnym całą dobę numerem telefonu 77 40 90 903 lub najbliższą jednostką policji na terenie Polski pod numerem alarmowym 997. Plecaki, piórniki, przybory szkolne i zeszyty, cały stos podręczników. Do tego opłaty na komitet rodzicielski, bilet potrzebny na dojazd, obiady w szkole. Rodzice polskich uczniów muszą przygotować się na nie lada wydatki. Choć nie są one jedynym wydatkiem, to właśnie szybujące w góry ceny podręczników stanowią coraz poważniejszy problem dla rodziców, którzy w tym roku wysyłają swoje dzieci do szkoły. Do tego dochodzą też opłaty za przybory szkolne, opłaty za ubezpieczenie dziecka, komitet rodzicielski i inne. Dlaczego to właśnie podręczniki stały się największym problemem rodziców? Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. To m.in. wprowadzenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tak zwanej nowej podstawy programowej, która wymusza zmianę podręczników, a także brak stosownych uregulowań prawnych. Pełniejszy obraz tegorocznej sytuacji nakreśliła Krystyna Nejsz, właścicielka jednej z nyskich księgarni. Wygląda to dokładnie tak, jak wygląda to co roku, czyli sierpień, wrzesień jest tym czasem ogromnego zamieszania dotyczącego nie tylko pójścia do szkoły dzieci, ale również do związanego z zakupem podręczników. Oczywiście co roku wprowadza się mnóstwo, tak to nazywam, mnóstwo nowych podręczników. Często to są nowe tylko z nazwy. Takie drobne zmiany powodują w podręczniku, że rodzice jednak kupują te nowe. W tym roku zmiana programowa dosięga klasy 5 szkoły podstawowej i klasy 2 liceum. Zmiany sprawiają, że uczniowie z klas niższych nie będą mogli odkupić podręczników od starszych koleżanek i kolegów. Pozostałe klasy mogłyby mieć odkup i tutaj mogłaby być dowolność w zależności od kieszeni i potrzeb rodziców. Sporo pieniędzy. Podręczniki, nie ukrywam, są drogie. Najdroższe są podręczniki językowe, jak zawsze, ale na cenę podręczników to my już tutaj mamy najmniejszy wpływ. Pani Krystyna podaje również, jakie są przyczyny wysokich cen podręczników. Co roku się mówi, że coś w następnym roku powinno ulec zmianie. Nic nie ulega i jest dokładnie taka sama sytuacja. W naszym kraju nie ma ustawy o książce, o którą księgarze walczą już od wielu, wielu lat, a w dalszym ciągu ona nie jest uchwalona. Powinny być ceny regulowane, bo w każdej innej literaturze no to może być dowolność. Natomiast tutaj, żeby nie było jakiegoś bałaganu po drodze, rząd powinien uregulować to w tej formie. Również mieszkańcy zapytani przez naszych reporterów nie ukrywają, że edukacja jest bardzo kosztowna. Ogólnie są drogie, bo to nie tylko podręczniki kupujemy, ale również zeszyty i no i wszystkiego różnego rodzaju inne dodatkowe rzeczy. No, także ja w tej chwili zostawiam w księgarni 1000 zł na 2 dzieci. Nie wszystko kupione.
Ja również uważam, że są bardzo drogie i też mam dwójkę dzieci i też jestem po zakupie podręczników. Mówimy, że edukacja jest bezpłatna, ale... Bardzo droga jest teraz nauka. Ja mam dwoje wnucząt, które idą do trzeciej, do drugiej klasy i ponad 1000 zł córka musiała wydać, niestety. Darmo to nie jest, ja mam trójkę dzieci, to nie, nie. No drogo, no naprawdę, języki szczególnie są drogie, książki. 3 książki, 200 zł. Bo jak ktoś zarabia dużo, to dla niego na przykład te 300 zł na książki wydać, to nie jest jakieś tam za wiele, ale jak ktoś ma tą najniższą krajową, no to... Moja siostra ma teraz, idzie nową podstawą programową i musiała kupować wszystkie książki nowe. Nysianie proszeni o podanie propozycji zmian są zgodni, że podręczniki nie powinny być jednorazowe, gdyż utrudnia to bądź uniemożliwia zakup podręczników z rynku wtórnego. Poza tym nie wykorzystujemy tych książek, nie przekazują sobie je dzieci. Większość książek jest do uzupełnienia i po prostu do wyrzucenia. Dlaczego nie może być tak, jak było kiedyś? Jedno po drugim dziecko mogło mieć. Mając dwoje dzieci, które idzie na to do drugiej klasy, a jedno do pierwszej, to z drugiej może mieć, czy do trzeciej, do czwartej. Pomimo tego, że mówimy o darmowym dostępie do edukacji, kupowane co roku książki, które są niezbędne w procesie kształcenia, niejednokrotnie osiągają kwoty zbliżone do opłat za semestr nauki na studiach niestacjonarnych. Już od dawna wiemy, że bezpłatne szkolnictwo polskie to mit. Miłośnicy jednośladów obchodzą swoje święto również w Nysie. Połączeni wspólną pasją, jaką są motocykle, 24 sierpnia zjechali na nyski Motofort. Zlot, choć kameralny, zapewnił uczestnikom znakomitą atmosferę. Nie zabrakło też rockowego brzmienia konkursów, pokazów fire show i pole dance, a nastrój dopełniły mury nyskich fortów. Eksplozja mocnego, gitarowego brzmienia, ryk silnika, zapach benzyny i dwa koła to dla nich styl życia. Opisem przypominają postaci z filmów, jednak istnieją naprawdę, a każdego roku jest ich więcej. Na co dzień są lekarzami, prawnikami, stolarzami, handlowcami, uczniami. Mają od 18 do 80 albo i więcej lat. Kiedy jednak dosiądą swojej maszyny, stają się członkami jednej społeczności. Motocykliści, bo o nich mowa, obchodzili swoje święto także w Nysie. Zlot motocykli, który odbył się 24 sierpnia na Reducie Króliczej, może nie imponował pod względem ilości maszyn, jednak klimatem dorównywał niejednej większej motocyklowej imprezie. Motofort zwrócił również uwagę przyjezdnych. Nyskie forty odwiedzili goście m.in. z Rybnika, Kłodzka, Oławy czy Wrocławia. W sumie jestem od wczoraj do jutra. Na 2 dni, 2 noce i myślę, że będzie fajnie. Pozwiedzaliśmy dzisiaj trochę i teraz już odpoczywamy. My jesteśmy akurat z innego województwa. Jesteśmy tu gościnnie pierwszy raz. To nie jest mój pierwszy zlot, także potrafię się przystosować do panujących warunków i wydaje mi się, że będzie super. Nie obyło się oczywiście bez tradycyjnej parady, której trasa prowadzi do miejsca tragicznego wypadku sprzed kilku lat, w którym nieszczęśliwie zginął jeden z członków motocyklowej społeczności. Organizatorzy postarali się o najróżniejsze tematyczne atrakcje, takie jak palenie gumy czy konkursy siłowe. Bardzo dobrze się bawię. Widziałyśmy, że pan rzuca beczką. Tak, rzucam beczką. W wolnych chwilach rzucam beczką. Również najmłodsi mogli na własne oczy zobaczyć to, co znają z opowiadań rodziców i poczuć ducha motocyklowej zabawy. Jak na przyzwoity zlot przystało, wszystko odbywało się przy akompaniamencie AC/DC, Guns N' Roses, Black Sabbath, po prostu przy rockowo-metalowym brzmieniu. Zlot w Nysie wsparł również Nyski Dom Kultury w postaci grup pokazowych Krematorium Project Fire Show oraz Artnika Pole Dance, którzy w chłodny sierpniowy wieczór rozgrzali publiczność teatrem ognia oraz sportowym tańcem na róży. Zlot na Motoforcie, choć nieco różni się formułą od typowego zlotu i nie ma takiego rozmachu, jednak rok rocznie staje się dowodem, że to nie ilość uczestników decyduje o jakości imprezy. Ideę miłości do jazdy po prostu czuć w murach Reduty Króliczej. Niestety kończą się wakacje, a wraz z nimi dobiega końca 4. edycja piątkowych spotkań z nyskimi zabytkami. O tym, jakie tajemnice tym razem były odkrywane, jak przebiegały spotkania, a także czego możemy spodziewać się w przyszłym roku,
opowiedziała nam Krystyna Dubiel z Biura Informacji Turystycznej. Wraz z końcem wakacji przyszedł również czas na zakończenie kolejnej edycji piątkowych spotkań z nyskimi zabytkami. Czwarta już odsłona, tradycyjnie organizowana przez Biuro Informacji Turystycznej, liczyła w tym roku 6 spotkań, podczas których Krystyna Dubiel zabrała słuchaczy na plac Rynku Solnego, między mury Nyskiej Twierdzy i Bastionu Świętej Jadwigi, a także na wyprawę po pełnym smutnych wspomnień szlaku zwanym Szlakiem Wdzięczności i Pamięci. Oprócz wycieczek pieszych i tych wirtualnych, uczestnicy spotkań mieli okazję zagrać w grę miejską pod tytułem Co kryją mury biskupiej stolicy oraz Od grodu do fortu autorstwa pani Dubiel. Chętnych do spotkań nie brakowało. Czwarta edycja, mimo że się obawiałam, że nie będzie zainteresowania, to jednak było dość duże. Wszyscy się już pytali, jakie będą przyszłoroczne piątkowe spotkania. Bardzo udały się dwie gry miejskie, ludzie się świetnie bawili. Choć piątkowe spotkania miały zakończyć się już w zeszłym roku, zainteresowanie zarówno wśród turystów, jak i mieszkańców skłoniło Biuro Informacji Turystycznej do podjęcia się organizacji kolejnych edycji. Frekwencja dopisała, więc widzę, że jest taka akcja potrzebna. Już na przyszły rok planuję nową grę miejską. No i oczywiście że opracowuję strategię przyszłorocznych piątkowych spotkań z nyskimi zabytkami. Krystyna Dubiel uchyla rąbek tajemnicy kolejnej edycji. Będą też tradycyjnie prezentacje multimedialne, czyli pokażę takie rzeczy, których już nie ma. Zdaję sobie sprawę, że są tacy, którzy od 4 lat wiernie przychodzą na wszystkie piątkowe spotkania. I też z myślą o nich będę chciała wymyśleć coś nowego. Na pewno będzie gra jedna dla dorosłych i już myślę nad grą dla dzieci. Interaktywna gra dla młodszych turystów. Myślę też nad wyjazdem poza Nysę. Biuro Informacji Turystycznej zrobi wszystko, by nie zawieść swoich słuchaczy, a pomysłów nie brakuje. Organizatorzy postarają się również o szerszą akcję promocyjną, ponieważ tegoroczna, jak mówią, nie wystarczyła, a często goście trafiali na spotkania przez czysty przypadek. MZK Nysa informuje, że w związku z remontem drogi w Konradowej od dnia 27 sierpnia 2013 roku, to jest wtorek, do odwołania kursy linii C1 do Wyszkowa i Kubic będą odbywać się objazdem, omijając właśnie Konradową, to jest przez Nowowiejską Eko, Gdańską, Piłsudskiego Lodowisko i Niwnicę. Natomiast od dnia 2 września 2013 roku do odwołania nie będzie również kursu w linii C1 do Konradowej. Autobus będzie dojeżdżał do przystanku Nowowiejska Eko. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne wydanie wiadomości, które obejrzeć będą mogli Państwo już w najbliższy piątek, 30 sierpnia. Do zobaczenia.